Freddie Mercury, znany jako słynny mordulec, który po prostu nie oszczędza nikogo. W tym przypadku jeden z ocalałych staje się twoją obsesją i obsesja rozpoczyna metrzeć się snu i nie może obudzić się. Czyli to jest takie, wiecie, jedna osoba z tych wszystkich będzie skazana po prostu na wieczny sen, czyli już na start jest to mega irytujące. Sebastian, dziękuję za udostępnienie streamku. A co, poczekaj, gdzie ty tu udostępniłeś ten streamek? Zacznijmy. Napisałem Bladeusza, to sam mogę sobie udostępniać. Nie udostępniaj mi na grupie, tylko udostępniaj u siebie na tablicy na przykład. To nie dziękuję jednak, zmieniam zdanie. Tak więc, gałganki, lecimy sobie ostro. Freddie Mercury, ostre granko. Czy zagram Nexta z kimś innym? Jak zdobędziemy sobie czwartą rangę mordulcem, to prawdopodobnie zawołamy VGZ-a i pogramy sobie troszeczkę ocalancem. Więc wtedy będę grać sobie z kimś innym, po prostu. Muszę jeszcze dwa mecze zrobić na tak ładnie, albo jeden mecz na turbo ładnie i nie przegrać przy tym, więc i wtedy zdobędziemy sobie czwartą elegancką rangę mordulcem, więc to już będzie naprawdę całkiem taki nice wynik. I na tym mi zależy. Sanktuarium, ja pierniczę, miałem je przejrzeć. Ach! Zapomniałem, wybacz Igor, znowu zapomniałem. Zamyśliłem się i ja cię kręcę, ale fej, przepraszam, dobra. No to po tym meczu przyjrzymy. Jak nie zapomnę znowu. Dobra, zaczynamy, mapa już nie taka fajna jak poprzednia. Poprzednia to była super mapa, mega lubię takie zamknięte pomieszczenia. Nienawidzę takich otwartych, bo mnie irytują. A takie zamknięte to są mega, takie otwarte są irytujące. Mamy ruinę, która jest prawdopodobnie, no tak, bardziej na środku się ruiny nie dało ukryć. Luz, kwestia czasu, jak mi to zniweczą. I mamy też pierwszą gałganicę. Użyła sprintu w tym przypadku, żeby ode mnie uciec. Pierwsza paleta nie poszła. I co ona robi właściwie? Będzie biegać wokół siana, z tego co widzę. Tak jest plan. I biega wokół tego siana. No biega wokół siana, jest mega irytująca, już mnie irytuje. No ale nie chcę mi się za nią biegać, idę sobie stąd. No, dziękuję za 50 gwiazdek, kto tam jest? Bartek Skubisz. Dziękuję za 50 gwiazdek, pozdrawiam cię serdecznie. No, zaraz przeczytam, co tam piszesz, ale po prostu jestem trochę zajęty graniem. Próbuję się skupić. Dobra, kolejna trafione. Dobra, musimy ją teraz załatwić. Przejdziemy przez to. Już jeden silnik zrobili, kurde, bo nie stuknąłem. Dobra, trudno, spróbujemy ją dogonić. Meczek się zapowiada już dużo gorzej. Ale teraz ją dorwiemy elegancko. Nice, leży. Dobra, będziemy musieli się mega skupić, żeby nadążyć też. Z silnikami, wiadomo jak to jest. Dobra, chodźmy tutaj sobie do piwnicy, sobie z nią pójdziemy. Dobra, pamiętajmy, że mam barbecue and chili, więc pełny fokus, skupienie. Tam jest jeden. I w sumie tyle tylko. I pobieg w prawo. Czyli w tą stronę pobieg. Jest i ona. Nice, dobra, zbiwimy to, żeby mnie nie drażniło. Biegnie do swojej ocalałej? Chyba tak. Co za nieszczęście. Co za pech. Chodź tutaj, Jessica. Chodź, Jessica, będzie fajno. Co ty na to? No, to ci się udało. A czasami zrobi coś mądrego. Bardzo okrężnie pobiegliśmy. Dobra, Jessica, chodź, powiesimy cię znowu na haku. Dobrze ci to zrobi, co ty na to? Co ty na to? Na haku znowu zawiśniesz się? Czy ona jest
Czy Maddy Safety Strike'a wygląda mi to taką, jakby miała? Poczekajmy może chwilę. Dobra, YOLO. Nie, nie, nie wiem, nie użyła, jeśli miała nawet. Ale powiesić sobie znowu w piwnicy i przemyślić swoje zachowanie ponownie. Ara, zobaczmy, gdzie są ci ludzie. A muszą gdzieś być... O, jest tam jeden, dobra. I biegnie w stronę Jessiki. Ustuknijmy tego w generator. Widziałem, jak tu biegłaś gdzieś. No chodź tutaj. Dobra, nie będziemy ją na siłę tam gonić. Sobie tam podniesiemy i powiesimy ją. Za pomocą barbecue i chili zaraz i tak ją wyhaczymy. No proszę. Dobra, tamto się wyleczyło ostatkiem sił, co prawda, ale jednak. Ajajaj, nie wyszło. A szkoda. Pobiegła w lewo. No chodź tutaj. Chodź, muszę cię położyć, nie bądź taka. Dobra, leży. Cowboy Bartek zabił Cesikę, bo w The Forest dobrodzieja wyrwała. Aha, ja wysłałem te gwiazdki. 5 zł. Dziękuję ci, Cowboy Bartek, za wysłanie tych gwiazdek. Polecam ci pozostać przy donate'ach. Że tak powiem, donate'y bardziej do mnie dochodzą, bo się pojawiają na ekranie, a gwiazdki na czacie. Ale dziękuję ci za donate'ika. Piąteczka serdeczna dla ciebie. A jest ta Jessica? Co było? Tyle razy ranna? Ciekawe, czy ma Decisive Strike'a. Chociaż nie, moment, Decisive Strike jest chyba po zdjęciu z haka, co nie? Czy coś takiego. Dobra, powieśmy ją raz i raz, dwa. Jedną osobę będziemy mieli mniej. W tym całym padole. Widzimy, że jedna osoba jest tutaj na górce. Będziemy ją odwiedzić w takim razie. No proszę. Dobra, stukimy w silnik. Co ty chciałeś osiągnąć w ten sposób? Naprawdę nie mam pojęcia, co ona chciała osiągnąć w ten sposób. Przyciągnąć mnie do siebie i co? I powiedzieć mi, hej, powieść mnie na haku? No okej, okay, no mogę cię powiesić na haku. O Boże, nie ten przycisk. Mogę powiesić na haku, ale jaki w tym cel? Nie wiem, sam raczmy. Proszę, króciutko. I biegnie do tyłu. Widziałem, gdzie pobiegła. Widziałem, gdzie pobiegła. Choć po chwili ją też zgubiłem. Tędy pobiegła, z tego co widzę. I zdjęcie z haku. Czy Czech żyje? 4 silniki do zrealizowania. Jakaś niechcona paleta, która nie powinna tu wisieć. Z całą pewnością. To tylko mi przeszkadza.
Dobra, i ostatnia, która widać, że jest najbardziej irytująca, bo tylko kto był inny się taki przebrał, jak nie Grażyna na różowo, jakby nie był irytujący. A jeśli tak przebrała, to musi być irytująca, z całą pewnością. Spróbujmy tu wskoczyć, no nie wyszło. Niestety, peszek. To nie jest takie proste, co nie? Żeby zrobić ten trik ogólnie. Muszę się skupić. Jak oni to robią? Jakoś... O, tędy wyskakują. Dobra, i wyjaśnione. Tu dało się wyjaśnić, jak oni wyskakują. Będzie robić kółka? Nie, pobiegła dalej. Dobra, lecimy. No chodź tutaj, Grażynko. Jesteś, że tak powiem, ostatnim ogniwem. Chodź, Grażyna. O kurde, tego nie zniszczyłem. Ale zniszczmy to teraz, żeby mnie nie irytowało. I biegniemy do Grażynki. Co to jej to dało? Chodź tutaj, Grażyna. Skończ tą farsę. Dobra, zniszczmy to też, żeby mnie nie irytowało. Dużo rzeczy mnie, niestety dosyć sporo jest tych badziewi. No niestety ciężko tu jest oszukać. Strasznie długi fragment jeszcze. Kurde, mogła być fałszywa, co nie? A nie była. Nie gadaj, że uciekła, uciekła. Chodź, Grażynko. Dobra jest, cholercia. No i proszę, mamy. Nienawidzę tej pętli akurat. Jedna z moich najbardziej znienawidzonych pętli. Nienawidzę tej pętli, strasznie mi irytuje. Dobra. Dobra, po prostu w tej pętli. No robię silniki, cholera, bo długo mi grażynkowanie idzie. Dobra, jest. Leży w końcu. Trochę zeszło, muszę przyznać. Ale w końcu się udało ją i Grażynkę powiesić. Czyli tą najbardziej irytującą, co prawda. I pierwsze wiszątko, widzimy gdzie tam jest. Strzajonet. Silniki i jeden tu jest jeszcze. On w ogóle jest chyba nieruszony. Ona mi wygląda taką, która może użyć desencji strajka. Jest i Grażynka. Króciutko. Dobra, zaczekajmy chwilę. Zaczekajmy chwilę, bo tam chyba ile jest czas? Jaki jest czas na ten Deception Strike? Bo w sumie tak nie wiem. Nie mam pojęcia, dobra, sprawdźmy. Nie wiem. O kurde. Chodź tutaj. Muszę Grażynki się pozbyć w pierwszej kolejności, bo jest najpotężniejsza, to fakt. Trzeba się jej pozbyć.
No, chodź tutaj, Grażyna. O ty, przebiegła lisica. Pobiegła w lewo. Ma, króciutko. Raz, dwa, może mieć tego Decisive Strike'a, więc poczekamy. Jak długo się czeka na Decisive Strike'a? Przypomnij mi ktoś. Ile tam czasowo? Wychodzi to. Jak za jaki czas muszę ją podnieść? Dobra, chodź. Dobra, położymy cię i będzie gitara siemu. No. Elegancka śmierć. O, widzimy, gdzie są przynajmniej. Gdzie się leczą. Co ty robisz? Dobra, musiały znaleźć klapę. Chodź tutaj, dziewoja. No chodź, no, myślisz, że co? Jedno trafienie. Chodź tutaj, półptasku. Dobra, teraz wystarczy za nią biec po prostu, żeby ją nie zgubić. Tak na spokojnie. Czyli po prostu biegniemy bezpośrednio na jak, jeśli będzie mnie pętlować, to po prostu za nią biegniemy. Tak wiecie. Bez pinki. Dobra, króciutko. Dobra, szybkie wieszanko. Ma Decisive Strike'a? Nie, nie ma. Nie pamiętam, jak on do końca działa. Muszę przeczytać, jak ci jest działanie tych Decisive Strike'ów. Dobra, widzimy, gdzie leży druga osoba. Czeka tam elegancko na mnie. Miło, że poczekała, co nie? Wiecie, jak jest. Kowbo i Bartek, masz grupę na Steam, jak nie, to dołącz do mojej. Oficjalna grupa Kowboja Bartka, 6 zł. Dziękuję ci serdecznie, Kowboj Bartek, za kolejnego donicika, za 6 zł. Pozdrawiam cię serdecznie, piąteczka. Raczej nie dołączam do grup na Steamie, bo Steam służy do mnie bardziej, żeby grać z osobami, którymi nagrywam. Tak czy siak, swojej grupy też raczej nie mam, chyba że jakieś nieoficjalne. Ale dzięki za donicika, serdecznie cię pozdrawiam, piąteczka. Wielkie dzięki. No, a co do meczyku, no to chyba rozwaliliśmy. Easy win, że tak powiem. Nice, no i rozwalone. To się nazywa dobry Mieczysław. Raz, dwa, trzy. Zobaczmy, ile punktu i udało się. Czwarta ranga. Ten, czwarta ranga. Tutaj widać, że są zirytowani przegraną. Elegancko wbite. Która to była ta Grażynka? Zobaczmy. To była ona, tak? Ona była Grażynką? Nie jestem pewien teraz, szczerze mówiąc, która to była. Która to była ta? Chyba to był właśnie ona była Grażynka. I miało ostateczny cios. Jak on działa? Używając pierwszej rzeczy, jaka wpada ci w rękę, działasz na pewnika. Zdejmie cię z haka lub gdy zdejmiesz z niego samodzielnie, ostatecznie stanie się aktywny. Będzie to przez 60 sekund. Czyli 60 sekund po zdjęciu z haka. No. Dobra, tutaj niestety się zdenerwowali. Tak czy siak, to był ładniutki mecz.